przynajmniej wsadzimy tyle na ławce, przynajmniej jest go ograniczony. Sędziować dzisiejsze spotkanie będą panowie. Jako sędzia główny Michał Majka, asystent pierwszy Jacek Konieczny, asystent drugi pan Tomasz Wilk. Wszyscy panowie reprezentują podobny Zabrze. Po raz pierwszy w naszej drużynie z numerem pierwszym Leśniewski Łukasz, jest to bramkarz naszej drużyny. Numerem trzecim Heko Sebastian. Numerem siódmym Mędrek Marcin. Numerem czwartym Czapla Mariusz. Numerem drugim Kałużny Tomasz. Numerem piątym Stanowski Wojciech. Numerem dziesiątym kapitan drużyny Korepta Mariusz. Numerem 17 Korepta Kamil. Z numerem 9 Korepta Dariusz. Z numerem 8 Ludwiczek Mariusz oraz z numerem 11 Stefański Jakub. Na ławce rezerwowych dzisiaj z numerem 12 drugi bramkarz Jęzior Michał. Z numerem 14 Szałyga Łukasz. Z numerem 16 Sobczyk Daniel. Z numerem 13 Długaj Marcin. Numerem 18 Owczarek Tomasz. Numerem 15 Pańtak Robert oraz numerem 6 Kmiecik Artur. W składzie trenerskim po raz pierwszy w tym sezonie Kowalski Zdzisław jako trener, jako kierownik drużyny pan Marcin Latos. Witamy także na trybunach pana posła Grzegorza Pisarskiego, który zaszczycił nas swoją obecność.
Polska! Polska bez Śląska! Strzelcem bramki Jakub Stefański, najlepszy strzelec poprzedniego sezonu. Brawa! Szacu! Bobek! Widzisz, że siadam w tą kamerę zawsze. Że mnie nie musieli mnie szukać. Oj. Może nie na czoło. Zmaga udziela pomocy. Zmaga udziela pomocy. A więc 2-2. 1117! Akel! I Beczka! Do baju, Niweczka! Do baju, Niweczka! Bar! Do baju, bar! Zwycięstwo czeka wam! Znowu najlepsze. Spokojnie. Cała strona. Bobek, zacznij coś biega! Lulu, co się stało? W zespole gospodarzy pierwszej zmiany dokonał trener Kowalski. Z numerem 8 zszedł z boiska Mariusz Ludwiczek. W jego miejsce wszedł z numerem 14 Łukasz Szałyga.
Zakończyła się pierwsza część spotkania. Wynik 2-1 dla zespołu AKS. Druga część spotkania rozpoczęła się właśnie w tej chwili. Jak widać, pogoda nam nie sprzyja, ale wynik jest 2-1 dla drużyny AKS-u. Przypomnę tylko, że drużyna AKS-u gra w strojach biało-zielonych, a drużyna Podlesianki Katowice w strojach żółto-niebieskich. Bramki dla zespołu AKS-u strzelili Kamil Korepka oraz Jakub Stefański. Rzut karny dla drużyny gospodarzy. Piłkę na 11 metrze ustawia kapitan drużyny Mariusz Korepca. A więc tak jak pierwszą część spotkania zawodnicy AKS-u rozpoczęli od mocnego uderzenia, tak druga część w tej chwili 3-1 dla gospodarzy. Thank you.
na 4-1 strzelił Kamil Korepta, więc jest to jego druga bramka w tym spotkaniu. On to rozpoczął wynik od 1-0, a w tej chwili na 4-1. Opaska kapitana zespołu w tej chwili przechodzi w ręce Marcina Mędrka. Więc 5-1 strzelcem piątej bramki był zawodnik z numerem 14 Łukasz Szałyga. Z boiska zszedł z numerem 4 Dariusz Korepta, w jego miejsce wszedł z numerem 6 Artur Kmiecik. Nie.
kolejne zmiany w obydwu drużynach. Z numerem 14 w drużynie gości wszedł Kamil Łukasik, za zawodnika z numerem 8 Mateusza Sowę. W naszej drużynie boisko opuścił Stanowski Wojciech, w jego miejsce wszedł Robert Pańtak. Zakończyło się pierwsze spotkanie sezonu 2011-2012 pomiędzy Podlasianką Katowice a KS-em Nitra. Wynik 5-1. Strzelcami bramek byli dwie bramki dla AKS-u Kamil Koreta, jedną bramkę dla AKS-u Szczegół Brat. Mariusz Koreta z rzutu karnego, kolejną bramkę dołożył Jakub Stefański oraz Łukasz Szałyga dla zespołu gości. Strzelił bramkę Adam Zając. Thank you.